Czas najwyższy na spotkanie z naszymi gośćmi Urszula Duda, dyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Bajka, Urszula Prawdzi Raszewska, nauczyciel przedszkola bajka. Witam panie serdecznie. Dzień dobry. Wielkie Dzień dobry. zaproszenie dzisiaj tak naprawdę już na wstępie naszego spotkania. Piknik 10 czerwca przygotowujecie coś, co tygrysy lubią najbardziej i dzieci i rodzice pikniki bowiem lubią. Sprawdzałem prognozę pogody, pogoda dopisze. Pogoda dopisze. Mamy zamówioną pogodę. Udaje nam się co roku, ponieważ to już jest czwarty piknik. Piknik, który organizujemy dla naszych dzieci, dla naszych rodziców, ale także dla wszystkich osób, które chcą miło spędzić przed południe i popołudnie piątkowe. Tak jak powiedziałam, jest to czwarty piknik Lato jak z bajki. W tym roku e, będzie, e, taki, to będzie taki piknik muzyczny. Zaprosiliśmy młodych artystów suwalskich, e, między innymi e, ze szkoły muzycznej e, dzieci, dzieci z gimnazjum e, numer jeden, e, dzieci ze studia becia, Beciaki. I to one e, jakby uświetnią nasz piknik, ale także wystąpią nasze dzieci, dzieci z bajki, z koncertem. I, mm, zagrają, zaśpiewają. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Piknik muzyczny, a w naszej rozmowie poza anteną powiedziała pani, że szukacie nauczyciela, który na muzyce się zna. To może tak, też o tym e, powiedzmy. M, dzieci z autyzmem mają mnóstwo... E, Różnych talentów. Mamy takie dzieci, które mają talenty muzyczne, i poszukujemy osoby, która ma wykształcenie muzyczne, ale także pedagogiczne, po to, aby indywidualnie pracowała z naszymi dziećmi i uczyła je muzyki, nut, uczyła je grać, po to, żeby w tej sferze artystycznej te dzieci mogły się realizować. I jest bardzo duża szansa i duże prawdopodobieństwo, że te dzieci, dzieci w przyszłości młodzież i dorosłe osoby będą mogły się spełniać i realizować jako muzyce. Więc, więc taki apel od nas. O, muzyce, o muzycznej i muzyce, muzycznej części pikniku już powiedzieliśmy. Co jeszcze? Można przynieść swój koszyczek? Będzie jakiś grill staropolski? Można przynieść swój koszyczek, będą e, zdrowe e, wypieki. Bo chleba e, i igrzysk w końcu. <laughs> Dokładnie, właśnie, tych igrzysk. E, zaplanowaliśmy turniej w dwa ognie, e, zaplanowane są warsztaty, rękodzieła. E, będzie można zaśpiewać, wystąpić. Przewidzieliśmy karaoke, turniej bocie. Zaproponujemy także mnóstwo zabaw, zabaw ruchowych, które prowadzone będą przez naszych nauczycieli, terapeutów, a także przez harcerzy. A także atrakcje w postaci takiego dużego parku rozrywki tak bym to nazwała w postaci dmuchanych wielkich skoczni i. I też innych atrakcji. Więc zapraszamy serdecznie, bo będziesz czego wybierać. Z naprawdę atrakcji zapanowaliśmy bardzo wiele. Przedział wiekowy rozumiem od 1 do 88. Do no, nawet 90. No. Co słychać jeszcze w szkole? Wiem, że pływaliście odrobinę. Tak. 1 czerwca w, z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy rodzinny spływ kajakowy rzeką Czarna Hańcza. Przy okazji jakby uświetniając rok Czarnej Hańczy który tutaj w Suwałkach obchodzimy i płynęliśmy bardzo dużym spływem, 70-osobowym, czyli 30 kajaków. Spływ bardzo się udał i chcę, ja apeluję tutaj do wszystkich państwa, że jeżeli ktokolwiek jeszcze nie brał udziału w takiej e, atrakcji, nie płynął jeszcze Czarną Hańczą, to zachęcam. Naprawdę świetne wydarzenie, bardzo przyjemnie je wspominamy. Wszystko udało się tak, jak zaplanowaliśmy. A co słychać w przedszkolu? Przedszkolu bardzo dobrze. Mamy już tak dużo dzieci, że jest czym się pochwalić. Dzieci robią ogromne postępy. Także koniec roku już na nosie, więc robimy diagnozy, podsumowanie i widzimy, jak dzieci poszły bardzo do przodu, co nas bardzo cieszy. I mamy nadzieję, że tylko takie dobre będzie słychać wiadomości ze strony przedszkola. Rozumiem, że dzieci z przedszkola też w pikniku będą brały udział. Oczywiście, jak najbardziej. Malowanie twarzy, tutaj mamy zapytania. Malowanie twarzy, malowanie paznokci, tak, może jakieś tatuaże, kto na co będzie miał ochotę. Zapraszamy serdecznie, przypominamy 10 czerwca w piątek od 10 do 14, otwarty dzień niepublicznej terapeutycznej Szkoły Bajka, otwarty dla wszystkich, zapraszamy. Dla wszystkich.